tutaj przy tych klamkach, jakie to jest wspaniałe. Przecież to są oryginalne gwoździe. 12 sztuk tatarskich głów. Pamiątka po tym wydarzeniu. Panie Józefie, taki podobny, ale no, widzieliśmy podobne w Stradunach, ale no, nie takie. Ruskie tu szli, tutaj zaczęli bombardować, nie, artylerią, i tu uderzyli. Oryginalna farba. Oryginalna farba. I trzyma, popatrzcie, tyle lat. Podejrzewam, że to było wymalowane. Niesamowite. Szanowni Państwo, dzisiaj w roku 2022 przenosimy się kilkaset lat wstecz, do roku 1676. Dzisiaj zwiedzimy monumentalny kościół drewniany, który znajduje się w powiecie oleckim w miejscowości Wieliczki. Zostańcie z nami do końca. Oglądajcie. Szanowni Państwo, jesteśmy przed kościołem Wieliczka, ponieważ ten kościół ma bardzo, bardzo ciekawą historię. Michał Giżycki zaczął budować ten kościół. 57-82. On ożenił się z taką hrabianką. Zaraz zobaczycie, oni mają takie tynie. I on zaczął to budować. I to byli Polacy, nie? To byli Polacy. Żyleński. Brzuska też. To nie wiadomo jaki. Konsel Kielch, o. Paweł Kielch to był ten z pierwszej wojny światowej. I Marienfeld Werner. No to mamy kontakt, mamy całą tę historię. I tu już potem nasze. Werner, proszę księdza. Tutaj w tym spisie są wszyscy proboszczowie parafii. Od początku założenia parafii aż do obecnej. Tutaj, tak, daty, ja. Tu jest ksiądz. Ja. No, jestem. Ale proszę pokazać tutaj, bo wśród tych nazwisk jest ksiądz, który podczas II wojny światowej miał na pięku z hitlerowcami. Marienfeld Werner. Tu jest ten. On na Syberię był wysłany. Na wschodni front, tak? Tak, tak. Tak. On wrócił. Wcześniej. Tatarzy spalili, tak? No to Tatarzy jak szli, oni mieli wojnę. Tatarzy mieli walkę w Prostkach. Tak, bitwa pod Prostkami. Jak? Bitwa pod Prostkami. I w Ostrym Kole zniszczyli wtedy chyba ten kościół. Co i tu? Oni w Prostkach, pod Prostkami mieli bitwę. I później tutaj szli tu na północ, w tą stronę na północ. I tu przechodzili przez Wieliczki, zniszczyli ten kościół i w ogóle całą wioskę spalili. Tak, pierwszy ten, który był wybudowany kościół, prawda? Tak, pierwszy. Tak, tak, drugi. Drugi, tak? Drugi. Bo huragan był przed. Przed, tak. Pierwszy kościół, budowa pierwszego kościoła rozpoczęta została w 1552 roku. Najazd tatarski w 1656 roku zniszczył kościół i całą wioskę. W 1658, czyli 2 lata po najeździe Tatarów, przystąpiono do odbudowy nowej świątyni, którą w 1674 roku zniszczył huragan. W 1676 stanął nowy kościół istniejący do dziś. Te drzwi to oryginalne są. Mikołaj jeszcze, oryginał niemiecki. Każde inne te drzwi są tutaj. Te nie ma klamki. Także jakieś kozy są, czy coś, nie wiem co to jest. A faktycznie, spostrzegawcze. Tu są kozy. No, kozy. Sama forma nakładki po prostu. Tak, tak. Koziołki, jak koziołki jakieś. I zobaczcie, inne te inna klepka. Są, inne. To już, ja myślę, że to, ta część, to jest wstawiona już później chyba. Herby są, nie? Herby, jeden herb jest Giżyckiego, a drugi jego małżonki, pastora. Te dwa herby. To pozostało po
po Turkach. Nie samo, po Tatarach. Specjalnie 12 sztuk tatarskich głów. Pamiątka po tym wydarzeniu. Anno 1717. A tu robił pewne rzeczy takie. On był dobrym stolarzem. Data renowacji 1926. II wojny światowej, jak Ruskie tu szli, tutaj zaczęli bombardować, nie, artylerią. I tu uderzyli w jedną stronę, tu są doseczki, tutaj uderzyli w jedną stronę. Tutaj było w drugą stronę, widać. Tam jest drugie uderzenie i bardziej tu trzecie gniło. Uderzenie, widać taki gniło. Łuk jest, wygięcie. Organy. Jakoś przeszli bokiem, nic nie zrobili, nie? Zobaczcie, ta sama farba jest. Ta sama farba, żeśmy to skrobali. Oryginalna? Tak. To jest oryginalna farba. Ona już jest po renowacji, nie? Tak. Ale i dziwili się, skąd taki kolor, nie? Właśnie. Konserwatorzy mówią, no taki kolor, tak. Jakiś taki, nie wiadomo, zgniły, taki, tak. Taki niebieski. Zgniła się, no. Ja sam bagaż. Oryginał jest jeszcze ten, Kropiwnica. Niesamowite. Nie? Wspaniałe. Oj, tu bardzo dużo przyjeżdża, to jak oni tutaj stają, że tu byli chrzcieni, to by jest. Kolor niespotykany. Jeżeli chodzi o to, nie? I no, właśnie kolor jest, nie? Jest data. Oryginalna data. Jak? Oryginalna data, 1876 rok. Szósty. Bo on. Ławka była. Te ławki to też wszystko oryginał. Ławki, podłoga. Tu były ławki. Wszystko jest oryginał. Tu widać jest. Tak. Myśmy to robili. Ta podłoga. To modrzew jest, modrzew. Za Niemców. Co roku to oni mają taki nocy. Drewniana, słuchajcie. Proszę pogadać. Widzi pan? Proszę. O, proszę. No, jaki? Panie Józefie, taki podobny, ale no, widzieliśmy podobne w Stradunach, ale no, nie takie. To u nas w Ełku też są gwoździe wszędzie używane. Drewniane. Drewniana, nie metalowe, ponieważ drewno pracuje tak samo i gwóźdź to, a metal gnije drewno wokół. Gwoździa. Metala i inna drewna. Wszystko, no nie ma tutaj tego, nie? Wszystko na tej. Taka budowla. No więźba dachowa jest. Proszę? No. Tak, tak. Oryginalna farba. Oryginalna farba. I trzyma, popatrzcie, tyle lat. Podejrzewam, że to było wymalowane. Niesamowite. Niesamowite. Że to nie było tylko tu, bo to przecież to musiało. No to ma jakiś sens to malowidło. Coś ono oznacza. Konserwatorzy jak robili te malowanie, renowacje. I to na tamtej trzeba było. I teraz to wraca. No i o nie, Niemców nie wolno poprawiać. Nie? Nie. Poprawiają niektórzy dreny. Pan Józef mówi tak, co Helmut zrobił, nie. To tego nie, nie można poprawiać. Nie, nie, to nie. To jest taki. Słuchajcie, tak, i te okucia drzwi. To to. Przyjechał 92 czy 3 lata. I ja mu pokazuję co i jak. On mi to dał książeczkę, ze względu na to, że to jest jego wnuczek opisał to wszystko. Co tutaj się działo? Wnuczek łapnął. I on to dał. Kontakty w razie. To ja tu nie wiem gdzie, co i jak, nie, ale całą historię napisał swego dziada i pradziada i co tylko, nie? Płakał jak mały dzieciak. Jak tu przyjechał. Tak, poszedł do tego, nie, ale on to, i to na tym zdjęciu właśnie wyszło mu, nie? Tutaj było tylu zamordowanych, nie? Ten miecz tutaj, którego tak. Nie ma, tak? Tak, tutaj, tak, na tak, tym, tak, tutaj. Tak.